odcinka, czyli tego, który gazuje ludzi pod kątem na streama, utrudnia ludziom pracę, klepy nieznajome dziewczyny w pupę i ogólnie jest paskudnym degeneratem, truwa wszystkim życie. I okazało się, że to, co ostatnio wam pokazałem, to jest jedynie wierzchołek góry lodowej, bo po przeanalizowaniu setek maili na jego temat powiem wam dzisiaj o jego oszustwach na iPhone, okradaniu widzów, poważnych groźbach w stronę dziewczyn, z czego jedną nawet zagazował. Nie pisz do mnie, bo przyjadę i ci najebiesz, miała nóż na gardle, kurwa. Ja pierdolę, o kurwa mać. Nie no, to ja nie mam wrażenia, że ostatnio w internecie widzimy coraz więcej osób chorych psychicznie. Ja tak tylko napomknę, że ta postać nie jest dla mnie postacią nową, bo ja miałem nieprzyjemność poznać tego twórcę internetowego ponad rok temu. Już wtedy jego filmy były żałosne, natomiast to, co teraz, kurwa, Konowski pokazuje w związku z tym ziomeczkiem, to są stuprocentowe, w 100% uzasadnione powody, dla których on dostanie pozew. On pójdzie siedzieć, kurwa, to debil jest. Bilet, stary, pozdro. A dziękuję bardzo, pozdro. Jeden uczciwy. Nie wiem, czy on sobie nie zdaje sprawy z tego, że poza tym, że próbuje zrobić kontrowersję w internecie, to zrobi kontrowersję rodzinie, kurwa, i przyniesie sam sobie wstyd, swoje życie spierdoli? Oni go, kurwa, zamknął. Zamknął tego kretyna jebanego. Kupnie pojazdu, nakradzione dokumenty, o co ma sprawę na policji oraz jak zaatakował Ukraińca, rzucając w niego butelką. Pierdalaj. Ale zacznijmy od czegoś zabawnego. Ja pierdolę. Bo po moim ostatnim filmie Fatus wstawił odcinek, gdzie powiedział, że zna mój adres, jedzie mnie zagazować. Masz godzinę na to, żeby wyciąć materiał o mnie w filmie, inaczej do ciebie jadę na twój adres i będziesz... Oj, oj, oj. Nie będzie miło. Konop, kurwa, kasuj ten film. Chuda ci***a, Konop. Chuda co? Człowieku, mój kot waży więcej od ciebie i jest groźniejszy niż ty bez gazu. Jedyne, co zostało dojechane, to jego kanał, bo Cymbał nie przemyślał, że grożąc komuś w filmiku na YouTubie, YouTube tego nie będzie tolerował, więc dostał już drugiego strajka i nic nie może wrzucać na kanał. Jakiś sukces mamy. Tak naprawdę to brakuje jeszcze jednego strajka, żeby kanał kompletnie spadł z rowerka. Co ty robisz, kocie? Jako należy w ogóle. Więc obstraniec pokasował wszystkie szoty, jak gazuje ludzi. Po moim odcinku na maila odezwała się jedna z poszkodowanych osób, którą zagazował i sprawa będzie popychana dalej. Jak ty też pojawiłeś się na streamie i dostałeś 75. Koniecznie zgłaszajcie się na tego maila, bo w taki sposób szybciej popchamy tego patala do odpowiedzialności pozwem zbiorowym. Więc Marcinku, twoje tłumaczenia na live, że gaz był fałszywy, a ludzie, których gazowałeś, są aktorami, niestety nie przejdą. Mam umowy z tymi ludźmi podpisane. Mogę je pokazać na świadkodzienne. Zgłosiła się do mnie osoba z bliskiego otoczenia Marcinka i dowiedziałem się, jak ten szkodnik w ogóle się utrzymuje. Oczywiście na niczym innym niż na oszukiwaniu uczciwych ludzi. Między innymi sprzedając im uszkodzone iPhony z nieoryginalnymi wyświetlaczami. Jeden z widzów podesłał mi na maila nawet screeny, jak po fakcie chciał odzyskać pieniądze i gangster Marcinek mu zaczął grozić. Ten cymbał nawet chwali się na swoim Discordzie oszukiwaniem ludzi i znalazłem takie wiadomości. Wydrukowałem sobie kartkę gwarancyjną w galerii i wciskam kit, że mam sklep z telefonami. Z gwarancją to drożej o 3-4 stówki i nie sprawdzają. Nie wchodź mi, kurwa. Ja pierdolę, jaki to jest idiota pierdolony. Patrzcie, jakim trzeba być idiotą, żeby się publicznie przyznawać do oszustwa. Tak mi zjebem. A ja wam powiem tak, ja kiedyś jak byłem młody, to też mi się wydawało, że w życiu nie ma konsekwencji, wydawało mi się, że można mi powiedzieć wszystko i jak ja mam taki charakter, że po mnie rzeczy spływają, które im mówię, to po innych też spływają, nie? Więc ja też kiedyś miałem takie podejście na zasadzie, no, kara to w filmach jest widziana, mnie konsekwencje żadne nie dotkną, w sumie to ja niczego złego nie robię. Jak sobie wejdę na omy i sobie pożartuję z dziewczyn, że są grube, to jest zajebiście, bo przecież wszyscy na czacie się śmieją, ich to bawi, te dziewczyny powinny mieć dystans do siebie i wiedzieć, że są to żarciki, że jest to zajebiste, jest to w porządku. No ale w końcu zrozumiałem, że jednak te konsekwencje po pierwsze pukają, a po drugie konsekwencje pukają nie tylko do mnie, ale pukają też do osoby, która została w ten sposób ośmieszona, bo każdy ma inną psychikę i na przykład na niektórych dziewczynach mogło takie piętno odbić. I w momencie, kiedy sobie uświadomiłem, jak chujowe rzeczy robię, to stwierdziłem, dobra, przestanę, tak nie wolno. Tylko że w momencie, w którym tego gościa się nie da usprawiedliwić, bo on w momencie, w którym przychodzi i komuś, kurwa, pryska gazem łzawiącym w oczy, to on ma doskonale świadomość tego, jak ta osoba po drugiej stronie się czuje. Tego się nie da racjonalnie wytłumaczyć. Tam widać, że on ma to po prostu w piździe, jest jakimś, kurwa, psycholem, który jest niezrównoważony kompletnie. Żadna normalna osoba nie czerpie, kurwa, przyjemności z tego, że krzywdzi drugiego człowieka, który jest bez winy. Bo ja rozumiem, jak ktoś czerpie przyjemność z tego, że się na kimś odegra, tak? Nie wiem, jest konflikt, powiedzmy, na jakiejś federacji freakfightowej, padają ciężkie słowa, dwie strony się nie lubią i komuś może sprawić to satysfakcję, że komuś wpierdoli.
w oktagonie. Rozumiem to. Ale jak może ci sprawiać satysfakcję to, że znęcasz się nad drugim gościem, który jest bezwinny? No ja uważam autentycznie, że on jest psychopatą, nie? Nie tak w przenośni, tylko dosłownie jest psychopatą, kurwa. Gadaj te populizmy. O, kurwa. Do domu. Na laptopa, proszę cię. Dancioil przesyła 2 zł i 93 grosze. Tutaj wstawił screena, jak jakaś dziewczyna zgłosiła się po iPhone'a. Patrzcie, co za debilka, takich frajerów jak ona, to obcinam na grube siano. A sobie napisał: sprzedałem iPhone'a 12, kupiłem za 900 zł bez Face ID i sprzedałem za 1600, jakieś niedojebanej dziewczynce. Frajer kupi telefon pod sklepem, nawet nic nie sprawdzał. Oni pierwszy raz kupują coś na OLX, czy jeszcze nikt ich nie wyrób. Jak można się przyznawać, kurwa, publicznie do kradzieży? Już chuj w to, że kradnie, no bo dużo osób kradnie. Nie mówię, że to jest normalne, ale nie zaskakuje mnie specjalnie. Tomasz przesyła 88 groszy. Mój pierwszy donatę i zdę, ale jak już trzeba, to trzeba. Przestępstw i oszust się powiększa, więc gratuluję Marcinie, że sam na siebie to wszystko dostarczasz. Na ostatnim live'ie jak chciał się... Kupuję bilecik. Wydaje mi się, że w więzieniu tej pozycji nie przyjmie. A przynajmniej bym przestrzegał. Kalić kasą to pokazał, że w czawce ma dalej kilka iPhone'ów, więc uważajcie na ogłoszenie na OLX. Naprawdę? Przesyła 9 zł. Ty bez kitu ma jakieś iPhone'y w czawce, ja pierdolę. Ogół ja nie lubię stosować przemocy, ale takich ludzi bym napierdalał jak ten mały śmieć. No ja powiem ci, że jak u mnie ładunek emocjonalny strzedł i gdzieś tam się powiedzmy oswoiłem z tą sytuacją, jakimś śmieciem ten gość jest, to bym tego nie zrobił, bo szkoda ponosić konsekwencje za zjeba. Ale w momencie, w którym byłbym na mieście i zobaczyłbym, jak ta mała kurwa kogoś gazuje, to też bym mu kurwa listę sprzedał, tak szczerze. Się pochwalić kasą, to pokazał, że w czawce ma dalej kilka iPhone'ów, więc uważajcie na ogłoszenia na OLX, bo na przykład ten typ dalej oszukuje i okrada ludzi. Oprócz tego tak całkiem niedawno Patus okradł też... Rafciu, trzymaj się i niech ci się układa PZDR. Wiadomo, nie? Twoich widzów na donaty. Robię miniaturkę ze swoim fejkowym hajsem i tytułem: ostatni donate wygrywa 5000 zł i największy donate wygrywa 5000. Kurwa, nie uwierzycie. Nikt nigdy nic nie wygrał. Przesyła 4 zł i 88 zł. Kto by się tego spodziewał? Jego kolejną działalnością jest nielegalna sprzedaż kotów, które w sumie nie wiadomo skąd bierze, nie ma zarejestrowanej hodowli, a ostatnio na Discordzie chwalił się, że zostawił 5 kotów z 2 miskami wody. Więc może jakaś organizacja by się zainteresowała, by mu te zwierzęta odebrać? Ile kot bez wody wytrzymam? Ty jesteś popierdolony. Kurwa, w Warszawie jestem, bo 2 dni melanż. Ale ja się bawię. Marcinek mieszka teraz w Krakowie razem ze swoim bratem Bartkiem, który pisał tak by the way, żeby mnie pobił. Dzięki, stary. Kurwa, wątpię. Dostałem stary adres kawiaka, ale aktualnie przybywa tam jego matka, czyli pani Ania, która wyrzuciła tego szkodnika z domu w wieku 18 lat, przez co zrobił nawet zbiórkę na zrzutce. Generalnie rodzina się go wstydzi i wszystkich akcji, które odwala w internecie. I w tym przypadku stwierdzenie, jak nie było internetu, to tylko rodzina wiedziała, że się jest debil, jest... Ej, dobra, to też jest kurwa trochę smutne, nie? No bo wyobraź sobie, że zalewasz formę. Rodzi ci się dziecko i to jest takie kurwa SMM przesyła 2 zł i 93 grosze. Widzowie, kupujemy bileciki. Nie oglądamy na czarno, bo na czarno to najgorzej. Rozumiesz? Wyobraź sobie, że rodzi ci się takie gówno. I to nie jest twoja wina. Starasz się wychowywać, pchasz w to gówno pieniądze, wiesz, kupujesz mu ubrania, wysyłasz go na jakieś lekcje, kurwa, pianina czy chuj wie czego, a to jest gówno. Dwóch osobowości. Ja współczuję takiej matce czy ojcu, tak szczerze. No bo czasami jak ktoś pochodzi z takiej rodziny patologicznej i nie ma żadnych wzorców, to kumam. Ale jak ktoś pochodzi z normalnej rodziny, ale jest gównem i po prostu z gówna człowieka nie zrobisz, nie ulepisz, to przejebane. Dzięki za dyszunie. Ej, dobra, to żebranie o bilety zadziałało. W 100% w punkt. Kolejne łamanie prawa, o którym Patus otwarcie się podzielił, to jechanie 140 km na godzinę w terenie zabudowanym. Redaktor Defense 24 przesyła 2 zł. No i kurde, kolejny, no nie, no nie, pozapierdolę. I żeby... Samolot z Prigozynem i Utkinem na pokładzie. Nie żyją wszyscy, którzy lecieli samolotem. Podejrzewam, że nie rozbił się bez powodu, nie? Jak mnie mam. A to też jest ciekawa sytuacja, jak wygląda ta polityka rosyjska. Ciekawe. Mała przesyła 4 zł i 88 groszy. Wolę się nie mieszać chyba. Kupuję bilet. Inaczej, wątpię, że rozbił się przez problemy techniczne. Raczej ktoś sprawił, że problemy techniczne się pojawiły. To kurwa, no nie... Ben przesyła 3 zł i 26 groszy. Ale bym tego małego rudego smiecia gazował co 15 minut przez 2 dni i ciekawe, czy wtedy by taki cwaniak był. Jeszcze bym mu kazał podpisać umowę, że jest aktorem. A, mówię ci, na takich ludzi,
takich ludzi naprawdę szkoda jest traktować ich własną taktyką, bo głupio jest ponieść konsekwencje za zjeba. Rozumiesz? Największy donatę wygrywa 5000 ZL. Lepiej przejść obok takiego gościa obojętnie. Bo jak powiedziałem, ten człowiek jest gównem. Co robisz, kiedy idziesz ulicą i widzisz gówno? Kopiesz je? Plujesz na nie? Depczesz? Nie. Omijasz, bo nie chcesz mieć nic wspólnego z gównem. Nie chcesz, żeby ci śmierdziało. I podobnie jest z takim przeszczepem jebanym. Dlatego, że w momencie, w którym tego przeszczepa kurwa zliściujesz, to mimo, że on jest agresorem i to on ludzi atakuje, a ty stajesz w cudzej obronie, to ta mała kurwa pierwsze co zrobi, to złapie za telefon, zadzwoni na policję, popłacze się i stwierdzi, że został napadnięty. I ci jeszcze konsekwencji kurwa narucha. Rozumiesz? Więc takiej gównie się nie dotyka, naprawdę. To szkoda po prostu własnego zdrowia. Które widzicie, jest ze stycznia tego roku. Jak można być takim bezmózgiem i samemu na siebie ciągle wstawiać jakieś kwity? Dokopałem się do ciekawostki, dlaczego pan Marcin tak odważnie jeździł w tym terenie zabudowanym. Przecież mógł go ustrzelić jakiś fotoradar. I okazało się, że kupił ten samochód na nieswoje dane. Gość ma aktualnie sprawę w toku o przestępstwo z artykułu 270, czyli o podrabianie dokumentów. Typ sfałszował umowę kupna sprzedaży i kupił samochód na dowód osobisty swojej koleżanki. A to wszystko dlatego, bo ta zażartowała z jego osoby. Jak można być tak niepewnym siebie i zakompleksionym człowiekiem, żeby dokonywać dosłownego przestępstwa przez to, że ktoś sobie z ciebie zażartował? Od kilku dni grozi też tej dziewczynie, że teraz to kupi na nią jakiś motor. Chłop chyba serio myśli, że jest nieletni i prawo może być dla niego jak... A on jest nieletni! Leciki do kontroli. Czekaj, jak jest... Nie, czekaj. Jak jest nieletni, a nagrał jak jedzie tym... jak jedzie autem? Nie, to niemożliwe. On ma chyba 20 lat. Aha, teraz jest letni, wtedy był nieletni. Dobra, się zajebałem w akcji. Też na 18 urodziny tam zbierał coś, nieważne, sorry. Zamyśliłem się. No nie wyzywajcie mnie. Zajebałem się. Jakkolwiek pobłażliwe. To i tak nie jest najmocniejsza. W ostatnim odcinku pominąłem dosyć istotnego shota z jego streamów IRL, gdzie spotkał młodego obywatela Ukrainę. Gadał z nim normalnie, jak z jakimś kumplem. Dobra, chodźcie po jakieś laski, nie? Gdzieś po alkohol, czy co? No i nagle powiedział mu, spieraj. Czy ona się przytuli do ciepłego cialka i zaśnie, czy ja budzisz wierceniem? Macie, a co ty wizualizujesz sobie, jakby to było spać ze mną, że mnie o to kurwa pytasz? O kurwa. Stroju przesyła 3 zł i 60 groszy. Kupuje bilecik. Dzięki. Ej, wierzę się w nocy, czy nie? Nie. Nie. Jedź Ukrainę i rzucił w niego butelką. Nie chciałbyś małolatki? Tam. No, nie chcę. To spierdalaj. Jedź Ukrainę. Spierdalaj. Analazyjski Tygrys przesyła 4 zł i 88 groszy. Każda platforma, YouTube, Twitch, TikTok powinna złapać tego degenerata za nogi i wypierdolić do śmieci. Ty pobiera sobie model biznesowy na podstawie takiego górala czy Rafatusa. Czyli lecimy z czystą patologią, mać konsekwencje i ważne, że jest szum. Jak chodzi o zarzuty, że ja go teraz promuję i on zrobi z tego jakąkolwiek... Typa dzieli jeden strajk od Perma na YouTubie, na Twitchu dostał bana, dosłownie każdy widz go nienawidzi. A ja dzięki swojemu filmowi zebrałem taki materiał dowodowy, że typ zostanie dojechany szybciej niż mu się wydaje. Masz przepierdolone jak sam skurwysyński skurwysynek. Coś co udowadnia, że pan Marcin Faryna musi dostać mocno po dupie, to jego ostatni wpis na Discordzie po moim odcinku, gdzie napisał, że dalej będzie gazować ludzi, a jak go zbanują, to przerzuci się na Kika, gdzie będzie upijał dziewczyny, pytać się, czy chcą uprawiać seks i niby zapominać wyłączyć live'a. Wystarczy, że już raz o mnie jest głośno, teraz zrobię milion wyświetleń, już będą mnie kojarzyć i będzie mi łatwiej. Ja z sekundy na sekundę utwierdzam się w przekonaniu, że typ jest socjopatycznym psycholem. Dalej napisał swój świetny plan na tłumaczenie się z gazowania. Z fake gazu nikt mi problemów nie zrobi, bo policja spyta, co tam się stało, a ja odpowiem, zapłaciłem mu za to siano, to fake. Dobra, ten typ naprawdę żyje w jakiejś bańce swojej, jest totalnie spierdoliną kurwą umysłową. Z racji takiej, idioto jebany, śmieciu kurwa degeneracie, że ludzie, którzy zostali przez ciebie gazem potraktowani, będą z łatwością rozpoznani, bądź wrzuciłeś materiał dowodowy w postaci kurwa filmów czy live'ów IRL, więc oni zostaną zaproszeni jako świadkowie, powiedzą, że dostali normalnym gazem, a ty śmieciu, co to odpowiesz? Kurwa, ten typ nie ma 18 lat, tylko ma 18 IQ. Nie wyzywaj go, a to przepraszam, jeszcze mnie zagazuje.
Gaz, jestem dobrym aktorem. Trzeba przyznać, niezły cwaniaczek, ale jak sam to nagrałeś i wrzuciłeś, idioto, a poszkodowane osoby, których jest kilkanaście, jednogłośnie stwierdzą, że ich napadłeś, to tacy z nich aktorzy jak Natalia Janoszek. Twój ostatni filmik, jak grozisz, że do mnie przyjedziesz, też ułatwił mi pracę. Wydaje ci się teraz, że złapałeś Boga za nogi, jesteś sławny i bardzo dobrze, dalej sobie kop dołek. Skończysz jak każdy internetowy patol, nawet gorzej. Ten patus ma też niepokojący fetysz robienia sobie zdjęć z nieprzytomnymi dziewczynami, prawdopodobnie od ilości alkoholu albo czegoś mocniejszego. I udostępniania ich publicznie. Dostałem też ciekawe stulejarskie zdjęcia, jak prosi dziewczynę o rozbierane zdjęcia, albo wysyła swoje z podpisem, czy chcesz zobaczyć niżej, wyślij cycki na snapie, a później pisze do tej samej dziewczyny, jesteś szmatą, jesteś okropna. Dostałem też od niej całkiem ciekawe nagranie głosowe. Czekaj, że pisał 13 lat. I samej dziewczyny, jesteś szmatą, jesteś okropna. O, w sumie wiem, masz 13 lat i jesteś zjebana. O, kurwa mać. Dobra, bo na początku chciałem stanąć w jego obronie, wyjątkowo powiedzieć, hej, no w sumie co jest tym złego, że pisze z dziewczynami i prosi o zdjęcia rozbierane, nie? No, mężczyźni tak robią, wyobraź sobie, że jak jest obopólna zgoda na to, to nie ma w tym nic złego. Ale jednak jest. Dostałem też od niej całkiem ciekawe nagranie głosowe, po tym jak pan Chabiak spryskał gazem jakąś dziewczynę. Na wleczowanie drzwi mordy. Dzwoń kurwa. Co mówię spierdala? Chodźcie tam krzaki, kurwa, to będzie jakiś szypał. Od kolejnych dziewczyn dostałem dowód, jak ten patos mówi w głosówkach, że będzie miała przystawiony nóż do gardła. Po tym jak po prostu nazwało go obrzydliwym. Inne co jest obrzydliwe, to twój brzydki ryj, kurwa. Gruba się jebany, wracaj do obory, kurwa. Nie pisz do mnie, bo przyjadę i ci najebę. Będziesz miała nóż na gardle, kurwa. Podsumowując, uniwersum pat... Nie, tam są głębokie problemy psychiczne i brak samoakceptacji. Jeżeli ktoś dostaje wiadomość, że jest obrzydliwy i mówi, że w zamian przyłoży ci nóż do gardła, to abstrahując od tego, że gość po prostu jest jebanym socjopatą, to jest w kurwę zakompleksiony. Wydaje mi się, że przez połowę życia słyszał, kurwa, że ma śmieszną mordkę i teraz chodzi i szczeka do innych, nie? Bo nie potrafi znaleźć samoakceptacji. Ale na szczęście w więzieniu zrozumie, że jest bardzo ładnym chłopcem i jestem przekonany, że nie jeden mężczyzna okaże mu mnóstwo, ale to mnóstwo miłości i poczuje się nie tylko akceptowany, ale też bardzo, bardzo, bardzo elegancki, ładny. Więc może niesie to za sobą jakieś pozytywy również? Pana Marcina Faryny jest głębsze niż myślałem. Kolejny update w sprawie tej patologii nagram, jak typem zajmie się prokuratura. Marcinek też chyba nie jest do końca świadom, ile ludzi teraz go nie lubi. Wydaje mi się, że chłopakom z Krakowa też nie podobają się ruchy tego degenerata. Bo w sumie tak naprawdę jest największą polską 60. Tyle, że daje policji dowody na siebie. Chciałem też tą akcją udowodnić, że komentarze ma realny wpływ na penalizowanie takich patologicznych zachowań. Tylko trzeba... Nie, ja uważam tak szczerze, że chłop ma przepierdolone, już abstrahując właśnie od konsekwencji prawnych, które na pewno nadejdą i to uważam, że szybciej niż wam się wydaje, to ludzie na ulicy będą albo na niego patrzeć z pogardą, albo jeszcze mu się kurwa krzywda stanie. Absolutnie do tego nie zachęcam, dajcie to zrobić to organom ścigania, które na pewno go ukarają, ale no podejrzewam, że jak trafi na ulicy na gościa, który widział o nim materiał i jest to gość, który do grzesznych nie należy, to on będzie ofiarą, a nie napastnikiem, nie? Trzeba realnie chcieć coś z tym zrobić. To wymaga trochę więcej niż... Wiesz, siedzenie pod ciepłą pierzyną, że tak powiem. No oczywiście, że tak. A nie oczekujmy dużo od polskich komentarzy, którzy regularnie przeklejają do swoich filmów fragmenty czyjejś pracy. Prawda, Gimper? Myślę, że się to kończy i trzeba ewoluować z formatem i robić coś więcej. Coś więcej. Coś więcej. Coś więcej. Ja pierdolę, powiem wam, że Konopski to naprawdę gdzieś tam... Po odejściu Bardegi z internetu i po tej aferze, którą miał z Leksiem, gdzie faktycznie dał dupy, dał ciała, to teraz zajebał taki progres, jeżeli chodzi o format, w jakim przedstawia te wszystkie treści i tą ciętość języka, że no, powiem wam, Konopski się zrobił mocnym graczem na tym YouTubie. Wydaje mi się, że na ten moment, jeżeli chodzi o mnie prywatnie, jak oglądam te wszystkie kanały, które są identyczne, Rewo, Konopski, Gimper, to mam wrażenie, że Konopski robi to najlepiej w ostatnim czasie. Bo nie zachowuje takiej pełnej poprawności politycznej, jak jego rywale, że tak powiem, tylko pozwala sobie na dorzucenie paru słów od siebie i ta... No Fredro go opętał, no to mogę powiedzieć.